TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. No rzeczywiście, spotkanie jak na te warunki, mówimy tu o boisku, ten okres, moment okresu przygotowawczego uważam na bardzo dobrym poziomie. I dynamika gry, i umiejętności poszczególnych zawodników, no mam na myśli tutaj zawodników GKS-u, którzy tam w pierwszej części jakby też widać, że zaprezentowali wysoki poziom, w pierwszej części szczególnie. Na pewno w takich meczach, gdzie postawiliśmy na pewno jakieś tam warunki zespołowi Tyskiemu, decydują niuanse, prawda? I tutaj skuteczność, jedna akcja zadecydowała o zdobyciu bramki i się cieszymy. Ale też na pewno mamy też sporo materiału takiego do pracy w dalszym ciągu i tutaj widzimy, że no w dalszym ciągu musimy pracować ciężko. Dostrzega pan progres kolejnymi grami kontrolnymi w grze zespołu? No na pewno tak, bo każdy kolejny powiedzmy mecz nam pokazuje, że jakiś tam kierunek, który obraliśmy, cieszymy się, że zawodnicy jakby wspólnie to jakby to ustalamy i oni starają się to realizować i ten kierunek jest realizowany, ale też wiemy, że każdy kolejny mecz jest inny i tutaj ja zdaję sobie sprawę, że to jest tak naprawdę ostatni nasz mecz na sztucznej nawierzchni i jakby wchodzimy w nową rzeczywistość. Czyli jakby powiedzmy ten pierwszy cykl, można powiedzieć, że zamknęliśmy bardzo dobrze, a teraz wchodzimy w kolejny cykl, czyli gra i treningi, mam nadzieję, już coraz częściej na normalnych nawierzchniach. Ale przyznam trener, że jednak komplet zwycięstw w sparingach jest jakimś powodem do optymizmu. No z pewnością tak, bo to drużyna też żyje z tego, że chce w każdej gierce, w każdym meczu kontrolnym walczyć o zwycięstwo i jeżeli się to udaje, no to z pewnością też oni widzą sens tej pracy i nawet jeżeli może czują się czasami bardzo zmęczeni, to też te zmęczenie inaczej jest odczuwalne. Na koniec zapytam, w poniedziałek ruszamy do Uniejowa. Tak. Ta kadra, którą dzisiaj oglądaliśmy, czy ona się może jakoś bardzo zmienić? Nie, czy w tym zestawie... Czy może do niej dołączyć, to już zamknięta raczej kwestia kadry. To znaczy, ja już podkreślałem wielokrotnie, że okienko jest otwarte i my, każdy mecz nam dostarcza materiału do analizy, też jesteśmy na tyle otwarci, że no chcemy tą drużynę cały czas rozwijać i w tym składzie osobowym na pewno jedziemy na zgrupowanie, które dzisiaj się zaprezentował, a jeżeli będziemy jakichś poszukiwań, czy poszukiwać kolejnych zawodników, to może ktoś przyjedzie na jakiś tam fragment gry kontrolnej, czy na 1-2 dni, jeżeli chodzi o trening. I w tej chwili nie mam takiego konkretnego, że tak powiem, sygnału, ale jesteśmy otwarci na tego rodzaju sytuacje. Czy wszyscy zawodnicy, ci, którzy teraz jeszcze nie mają statusu naszych zawodników, już są jakby zaakceptowani przez pana? Tak. Tutaj jakby już ta grupa jest z punktu widzenia sportowego na tak, a kwestie organizacyjne jakby pozostawiam tutaj ludziom odpowiedzialnym za to.